Paulo Sousa powołał kadrę na Euro. Jesteś w obozie obrońców Grosickiego czy obrońców Sousy? Wow, trudne pytanie, bo muszę powiedzieć, że Grosik to jest piłkarz, który wzbudza moją sympatię. Tak? Towarzyszę mu od pierwszego jego meczu w reprezentacji. Jego liczby w ogóle w reprezentacji z orłem na piersi to są liczby kosmiczne. Naprawdę, oddajmy to Kamilowi Grosickiemu, że 17 bramek i 20 kilka asyst to nie są banalne liczby. Tak? To jest najlepszy asystent w dobie Roberta Lewandowskiego. To jest gość, który zagrał 9 bezpośrednich asyst do Roberta Lewandowskiego i przebija wszystkich innych. Przebija Błaszczykowskiego, przebija Milika, przebija każdego innego piłkarza tej kadry, którzy grali wspólnie z Robertem Lewandowskim. Natomiast jego sytuacja klubowa jest tragiczna. Tragiczna, to musimy powiedzieć. Sam nie wiem, co bym zrobił. Chyba bym go w 26 umieścił na tej zasadzie, na której był on w marcu. Że Paulo Sousa go powołał na marcowe mecze. Więcej, on z jego w marcowych meczach jako jokera korzystał, prawda? I na Węgrzech, i z Andorą, i z Anglią. Natomiast rozumiem, że też uznał, że no to jest stan permanentnego niegrania w klubie i w tej sytuacji on jest tylko wśród piłkarzy rezerwowych. A ta lista rezerwowych, no to nikomu nie życzymy, prawda? Kontuzji, choroby i tak dalej. Jerzy Engel powiedział, że on zabrałby Grosickiego właśnie ze względu na to doświadczenie, ze względu na te liczby, że mógłby być takim jokerem, który wchodzi w ostatnich minutach i z tym jego ciągiem na bramkę może pomaga naszej reprezentacji. To błąd Sousy, czy po prostu ma prawo i skończmy na ten temat dyskusję? Znaczy to kadra zawsze będzie wzbudzała emocje. Ja przeżyłem już tyle powołań kadry i muszę powiedzieć, że kiedyś byłem w szoku przy powołaniach Pawła Janasy. Cała Polska była w szoku, prawda? Gdy nie powołał jednak bohatera finału Ligi Mistrzów sprzed roku, Jerzego Dudka, nie powołał faceta, który tak naprawdę zaprowadził reprezentację na mundial, strzelając 7 bramek w eliminacjach, czyli Tomka Frankowskiego, ale nie powołał też Tomka Kłosa czy Tomka Rząsy, którzy grali regularnie w tych eliminacjach. On nie powołał 4 takich naprawdę kluczowych piłkarzy, wstrząsnął piłkarską Polską, prawda? I to nie jest tak, że tylko zabrał piłkarzy grających w klubach, a tych niegrających zostawił, bo tam w tej kadrze, która pojechała do Niemiec na mundial, też byli piłkarze, którzy mieli problemy z graniem w klubach. To jest zawsze trudna decyzja, zabrania danego piłkarza czy nie, życie czasami wymyka się spod kontroli, prawda? Gwiazdą Euro 2008 miał być Kuba Błaszczykowski, doznał kontuzji i dodatkowo został powołany w jego miejsce Łukasz Piszczek, który niedawno się żegnał z zawodowym futbolem, grając w finale Pucharu Niemiec, prawda? Już nie ma go w kontekście reprezentacji od jakiegoś czasu. To są bardzo trudne decyzje. To nie jest tak, że mi nie brakuje pewnych piłkarzy w kadrze i gdzieś bym się tutaj zastanawiał nad Grosickim, ale w jeszcze większym stopniu ja bym powiedział, że brakuje mi Gikiewicza. Jeśli miałbym czwartego bramkarza, a może nawet trzeciego, to widziałbym Gikiewicza, bo to jest naprawdę jeden z najlepszych dzisiaj bramkarzy w Europie. W Bundeslidze był tym, który utrzymał Augsburg. Podoba mi się na przykład Gumny. Uważam, że tak jak miał ciężkie wejście do Bundesligi, tak wiosną w wielu meczach grał fajnie i w kontekście wahadła jest powołany Frankowski ze Stanów, a nie Gumny z Bundesligi. Ja jestem fanem Bundesligi, prawda? Więc uważam, że ta liga kształtuje chłopaków. Tak? I mnie na przykład nie dziwi, że jest Kownacki z drugiej Bundesligi, tak? Bo jeśli ma liczby w tej drugiej Bundeslidze, a ostatnio ma liczby, to znaczy, że jest gotowy na wyzwanie reprezentacyjne. Gdzieś się czasami zastanawiam, oczywiście ktoś pyta, a za kogo, prawda? Mnie bardzo dziwi na przykład powołanie Linetego i tutaj brakuje mi Szymańskiego jednak, jego liczby i to jest chyba największa jakby największy przegrany marcowego zgrupowania, bo on nie tylko przyjeżdża w marcu na zgrupowanie, ale i zaczyna mecz z Węgrami w pierwszym składzie, gra słabo, okej, ale jakby no, nie widzi go w ogóle teraz 26 Sebastiana Szymańskiego, a widzi Karola Linetego, a Linety niczym się nie wyróżnia w Serie A. To są decyzje selekcjonera, które jakby z jego myślenia wynikają, tak? Tak jak swoje myślenie miał Jerzy Engel, swoje myślenie miał Paweł Janas, swoje myślenie miał Leo Benhaker, swoje myślenie miał Franciszek Smuda, swoje myślenie miał Adam Nawałka, to swoje myślenie miałby
Jerzy Brzęczek, pewnie by próbował Kubę Błaszczykowskiego, jak znam życie. No, jak tylko mógł, to go powoływał i nie zrezygnował Kuba z kadry. No to swoje myślenie ma Souza, tak? Wszystko podlega ocenie pod tytułem, wyjdzie turniej czy nie. My dziennikarze możemy dzisiaj kibice, prawda, dyskutować, a ten mógł, ten może, ten nie może, ten powinien, ten nie powinien. Natomiast na koniec wyjdzie z grupy, pójdzie dalej, będziemy go chwalić. Nie wyjdzie z grupy, będzie przegrany. Powołanie Kądziora i nie tego, o którym wspomniałeś, to jest dowód na to, że Sousa ciągle szuka, że to nie jest kompletny zespół i teraz te dwa sparingi, to zgrupowanie, to dalej będzie budowanie tej reprezentacji. Czy to nie jest za późno? To znaczy, ja muszę powiedzieć, że jak miałem typować 26, a musiałem to czynić kilka razy, choćby ze względu na specjalne wydanie Kickera, gdzie ta kadra była wymagana już w kwietniu i później ostatnia korekta 10 maja. To jest bardzo trudne. Nie wiem, pewnie o jedno, czy dwa, czy trzy nazwiska się pomyliłem w tej kadrze. Natomiast Kędziorę wpisywałem absolutnie, bo wydaje mi się, że chyba nie docenił tego piłkarza wtedy Paulo Souza, prawda? On go nie docenił, bo wydaje mi się, że no, miał Bereszyńskiego, miał inne opcje, natomiast Kędziora zagrał 40 meczów na Ukrainie, jest mistrzem Ukrainy, zdobywcą Pucharu Ukrainy, grał w Champions League, tak? Grał w Lidze Europy i widać, że to jest piłkarz prawej obrony, wahadła, może mu się przydać. To był taki piłkarz, którego nawet Zbigniew Boniek mówi, brakowało na marcowych zgrupowaniach kadry, prawda? Także mnie to powołanie nie dziwi. Karol Linety mnie dziwi, bo to jest tak, na koniec jest zawsze nadzieja, że dany piłkarz, Souza dzisiaj próbował nam też wyjaśniać, że on potrzebuje piłkarza w fizyczności, który się sprawdza, tak? W grze, w której pokaże moc, jakby w zadaniach, które on mu postawi. Ja rozumiem, że on wierzy, że w środku pola ten Linety mu się przyda. Z formy, którą on gra we Włoszech, tego nie widać, prawda? Ale może on widzi coś więcej niż my widzimy. Ja wolałbym Szymańskiego z Dynama Moskwa niż Karola Linetego z Torino, które gra... No gorzej grać nie można w Serie A, powiem szczerze, w ostatnich tygodniach, tak? No to, co oni grają, to nic, nie grają albo jeszcze gorzej, prawda? No to taki Szymański wydaje mi się... Oczywiście, ktoś powie tak, ale Linety jest bardziej defensywny niż Szymański. Nie wiem, na koniec Szymański też może grać dziesiątkę, ósemkę, w razie czego na skrzydle czy na wahadle. Ja bym widział Szymańskiego, a nie widział Linetego. Kacper Kozłowski jest gotowy na Euro? No to jest, tutaj nie kwestionowałbym tego powołania, absolutnie wydaje mi się, że ono było ewidentne po marcu. Czy to jest młody chłopak, trochę jest tak, że powołujemy chłopaka za talent, ale to się zdarzało już w reprezentacji Polski, że ktoś, któryś selekcjoner widział bardzo młodego, bardzo zdolnego piłkarza, nie wiem, dam konkretny przykład, Jacek Gmoch widział Andrzeja Iwana, prawda? No nastolatka, w ogóle nie dał mu zadebiutować w meczach towarzyskich, bo miał być tajną bronią. Rywale mieli go nie widzieć w meczach towarzyskich, prawda, i miał zaskoczyć w czasie mundialu, i on go wystawił na tym mundialu. No to jest niesamowite. A my mieliśmy Szarmacha do ataku Lubańskiego, a zaczął grać w meczu z Tunezją. Przecież zagrał Andrzej Iwan, nastolatek, który wtedy nie było aż takiego rozpoznania. Więc różne rzeczy widziałem w polskim futbolu. Ten Kozłowski oczywiście to nie jest tak, już nie jest rozpoznany. Po pierwsze zadebiutował, jest najmłodszym debiutantem obok Lubańskiego. Natomiast widziałem też, jak chciał argumentować dzisiaj Souza Kozłowskiego, prawda, na tej konferencji. On mówi, że doświadczył tego piłkarza przez 10 dni marcowego zgrupowania i widzi, że on jest gotowy na te wyzwania, prawda, że nie chodzi o wiek, chodzi o jakość, chodzi o to, co może wnieść do drużyny. Oczywiście bardzo trudno mi sobie wyobrazić, że my któryś z meczów Euro zaczynamy Kozłowskim w pierwszym składzie, tak? Bardzo trudno to sobie wyobrazić, ale już jako Jokera, prawda, no może coś wnieść, może gdzieś ożywić grę, może będzie taka potrzeba. No trochę jest tak, że jedzie bardziej za talent niż za to, co już jest ukształtowanym piłkarzem, ale mówię, to się zdarzało. Smuda zabrał Wolskiego, prawda, on doznał kontuzji w czasie Euro, nie zagrał na turnieju. No można pewnie znaleźć jeszcze inne przykłady młodych, zdolnych, powołanych, nie wiem, dam przykład. I to jest bardzo ciekawe, bo ten chłopak jest dalej w kadrze. Łukasz Fabiański pojechał za talent na mundial przez Pawła Janasa. To jest chyba ostatni piłkarz, który z tej kadry 2006 jest dalej w kadrze, Fabiański. Pojechał za talent na mundial, prawda, a my zawsze Polska bramkarzami stoi. To się nie było wtedy, jest tela i będzie zawsze. My mamy po prostu bramkarzy. Nie ma tu problemu z bramkarzami, a on wtedy jednak zabrał Fabiańskiego na turniej. Jaka jest ta reprezentacja? Bo wszystkie ostatnie turnieje, właśnie Janas, Sengel, Nawałka, świetnie w eliminacjach, ale potem
wybrańcy, ci najważniejsi, tracili miejsce w składzie, był z tym problem, właśnie były dyskusje i ta kadra nie jechała w tym optymalnym, czy to zestawieniu, czy w optymalnej formie. Rozmawiałem kilka chwil temu z Jerzym Engelem, on powiedział, że to jest kadra, która ma piłkarzy silnych, którzy grają w swoich klubach, są w wielkiej formie. Podzielasz tą opinię? Znaczy, wielu piłkarzy jest w bardzo dobrej formie, no rewelacyjnej formie jest Robert Lewandowski. Tu nie wątpimy, mimo tej kontuzji on za chwilę hat-trick, prawda, już doścignął Gerda Millera i spróbuje go przebić, tak? Zieliński, absolutnie kluczowy piłkarz do tworzenia gry, do tego, żeby miał z czego żyć Robert Lewandowski. Najlepsze liczby w klubowej karierze, tak, Zielińskiego z Napoli. Ale z drugiej strony, aż tak różowego obrazu bym nie rysował, bo jednak w środku pola, gdybyśmy powiedzieli, jest zdrowy Bielik, byłby. Góralski pewnie byłby, prawda? Piątek na 100% byłby w kadrze, tak? Czyli tych piłkarzy nie ma z powodu kontuzji. Reca, którego tak hołubił i powoływał Brzęczek, on też jednak był powoływany przez Souza i pewnie byłby, gdyby nie kontuzje. To już wymieniłem czterech piłkarzy, którzy wypadło z powodu kontuzji. Bielik, Góralski, Piątek, Reca. Następna sprawa, niektórzy piłkarze, Kamil Glik. No to będzie cud, jak się obronią przed spadkiem, tak? No i to jest ciężkie doświadczenie dla Kamila, tak? Jego liczby z tego sezonu, patrzyliśmy na Instat i pewne rzeczy, no nie są to liczby tego Glika sprzed paru lat, tak? Ja dalej wierzę w Glika, żeby mnie dobrze zrozumieć. Ja wierzę w Glika, w jego charyzmę, doświadczenie, fizyczność, cwaniactwo takie boiskowe, ale nie są to liczby sprzed 4-5 lat, jeśli chodzi o środkowego obrońcę reprezentacji Polski, tak? Szczęsny, no wybór jest ewidentny, postawił na Szczęsnego Paulo Souza, ale Szczęsny no nie ma dobrego sezonu, tak? I dzisiaj znowuż można by rozpocząć dyskusję, czy nie Fabiański powinien być jedynką. Nawet dzisiaj do tej dyskusji już konkretnie się odniósł Souza, powiedział nie, że Szczęsny jednak, jak on zdecydował, to wybrał i tak dalej, rozmawiał, cieszy się, że ma innych bramkarzy, natomiast Szczęsny. A Szczęsny jest do podważenia na bazie sezonu, który gra w Juventusie, który gra Juventus, tak? Można się zastanawiać, ale ja bym powiedział tak, nigdy nie ma optymalnej sytuacji. Żaden selekcjoner nie miał, ani Kazimierz Górski, ani Antoni Piechniczek, legendarni trenerzy. Po prostu życie niesie niespodzianki, niesie trudności, niesie rozwiązania często. Pytanie, jak będziemy grać, bo to jest dla mnie kluczowe. I wydaje mi się, że po to jest zatrudniony Paulo Souza, żebyśmy grali inaczej niż gralibyśmy z Jerzym Brzęczkiem. Z Jerzym Brzęczkiem gralibyśmy zachowawczo, ostrożno, w innej taktyce, a z Souzą mamy przejmować inicjatywę, ma być zawsze dwóch napastników na boisku, mamy grać jednak trójką obrońców, co wydawało się niemożliwe, żeby nawet Souza to zmienił w tak krótkim czasie, a on od razu w pierwszym meczu to zastosował, że mamy napędzać akcję wahadłami. Czyli to ma być inna drużyna, inaczej funkcjonująca też w sensie, i to też jest bardzo ważne, psychologicznym, tak? Gdzieś było zmęczenie już Brzęczkiem i to nie chodzi o opinię publiczną. Wydaje mi się, że chodziło o zmęczenie w ogóle drużyna Brzęczek, Brzęczek drużyna, prawda? I tu jest Souza jako ten, który ma to wyraźnie ożywić. Ale ja co przyniesie życie? Nie wiem, chciałbym, żeby był ćwierćfinał. Okej, okay, no czyli cel wyznaczyłeś już naszej drużynie, to ostatnie, najtrudniejsze pytanie do kickera, musiałeś podać 26, to dla Polsat Sport musisz wytypować 11 na pierwszy mecz. Okej, okay, na pierwszy mecz, jak nie będzie kontuzji, jak nie będzie problemów ze zdrowiem, to wydaje mi się tak, w bramce, to nie jest nie moja 11, tylko myśleniem jakby Souzy się posługuje, bo ja bym troszeczkę inaczej ją zestawił, ale powiedzmy tak, jak patrzę na to, jak wystawił skład z Węgrami, Andorą, Anglią, jakie powołania są, jak myśli, jaką koncepcję chce gry, to myślę, że będzie ustawienie 1-3-5-2, Szczęsny w bramce, Piątkowski, Glik, Bednarek w linii obrony, jeśli chodzi o linię pomocy, Bereszyński, na 100% będzie grał Bereszyński w pierwszym składzie i wydaje mi się, jeśli nie prawego wahadłowego, to prawego środkowego, w środku będzie Klich i Krychowiak, Klich na pewno grałby w marcowych meczach, gdyby nie COVID, przed nimi Zieliński. Mam dylemat, kto zagra lewą pomoc, lewe wahadło. Gdzieś mi się jawi, że jednak nie Rybus, nie Puchacz, który też jest wydarzeniem, że jest w tej kadrze wobec kontuzji Recy, a Moder, on tak w Brighton czasami grał, czyli Moder do pierwszej inicjatywy, Bereszyński, Klich, Krychowiak, Zieliński, Moder i dwójka napastników na pewno, czyli Robert Lewandowski, Arek Milik. Gdzieś mam dylemat, gdzie wstawić, i nie wiem, czy to nie jest też dylemat Paulo Souzy, Jóźwiaka, prawda? No bo nawet jak on nie ma liczb w Championship, to jest ogranie, doświadczenie, swoje wycharował, zapracował, a dwa, on liczby w reprezentacji ma i za Brzęczka jesienią, i wiosną za
za Paulo Souza. Wydaje mi się, że tu jest największa zagadka, czy Jóźwiak nie powinien być w tej pierwszej podstawowej 11. Nie brakuje opinii, że Jóźwiak jest dobry wtedy, kiedy jest jokerem, kiedy wchodzi właśnie i wtedy miesza wśród zmęczonych rywali. Absolutnie. No, w tej roli widzieliśmy go, jeśli chodzi o mecz z Węgrami, ożywił niesamowicie, napędzał akcję. Trochę go chyba brakowało w pierwszym składzie w meczu z Anglią na Wembley, bo też wydaje mi się, że inaczej ta drużyna zafunkcjonowała, trochę inaczej, jak był Jóźwiak już później na boisku. A z Andorą też widzieliśmy jego wartość. No, ale powiedzmy też sobie szczerze, że Moder to jest piłkarz, który też umie grać prostopadłe piłki, ma strzał i tak dalej. No, szkoda by było Modera też nie umieścić w składzie, a trochę sobie nie wyobrażam składu bez Krychowiaka z jego dyspozycją, liczbami z Rosji, tak? Bez Klicha, który po COVID-zie znowuż gra i strzela i jest ważnym piłkarzem w Premier League u Bielsy w Leeds. Bez Zielińskiego z najlepszymi liczbami w życiu. No troszeczkę sobie nie wyobrażam i ten Moder jeszcze... No, ciekaw jestem, czy trafię ten skład, bo to trochę czasu jest. 14 czerwca jest mecz ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Ostatnie pytanie o Krychowiaka właśnie, bo wobec niego najwięcej było krytyki podczas meczów, że jest bez formy, że to już nie ten czas. Obronił się w lidze rosyjskiej, to wystarczy? Ta forma to jest forma na reprezentację, czy tą formę dowiezie do Euro? Znaczy ja bym powiedział tak, Krycha wzbudza emocje, tak? I on mnie też denerwuje. Czasami przeciąga te akcje, jest za długo, holuje tą piłkę, prawda? Natomiast jeśli on jest dobry fizycznie, on też szybciej rozstrzyga, szybciej zagrywa, szybciej się decyduje. On jest jednak swoim doświadczeniem, tym wejściem w pole karne teraz, to te liczby z Rosji, no to są piorunujące liczby. To takich liczb nie miał nigdy, prawda? Nawet Sevilla, on bardziej porządkował grę, tak? Odbierał niż tworzył, czy jakby finalizował. Tutaj i ma tworzyć, i porządkować, i jeszcze finalizuje. Jakby to przełożył na reprezentację. Ja chcę przypomnieć, że na bazie Sevilli, dwóch dobrych sezonów w Sevilli, on był czołowym pomocnikiem finałów Euro we Francji. I to nie chodzi o reprezentację. On był czołowym w ogóle ze wszystkich pomocników. Można było powiedzieć, to jest czołowy pomocnik, jeśli chodzi o Euro 2016. No, na bazie tych liczb można wierzyć Krychowiaka, ja w niego wierzę.